Julian śpieszą z pomocą rodzinie Braunerów, której dom strawiły płomienie. Wasza miłość, uratowałeś moją córeczkę! Brauner kłusował na mojej ziemi! Zły hrabia Arkas aresztuje Braunera. Zamieszkacie u nas! Książę Max postanawia zaopiekować się jego żoną i dziećmi. Tomku! Ale okazuje się, Tomku! Że zniknął Tomek, sierota, którego przygarnęła rodzina Braunerów. Chłopiec uciekł i schronił się w lesie. Księżniczka Sisi. Nawet we mgle nadziei mam mieć i żagle znów rozwinę, bo serce wie, dla kogo ma bić. Bussola ma drogę zna, gdy los mi ciebie Niespodziewani goście. Niespodzianka! O, co to jest, papo? No, co o tym sądzicie? Och, papo, jesteś prawdziwym artystą. To dom, który zamierzam wybudować Braunerom. Pani Brauner, tu jest wejście. Tutaj duża izba, większa niż w pani starym domu. A jaka przestronna kuchnia, prawda? Och, książę, to zbyt wiele, zbyt wiele. Będziemy budowali za łąką. Ziemia jest tam czysta, a dobre plony. Max, to doskonały pomysł. Papo, jesteś geniuszem. O, jeśli zrobisz to jeszcze raz, to będę głuchym geniuszem. Chodź, Lizo, pobawajmy się. Nic się nie bój. Wynoście się, jestem straszny hrabia Arkas, a wy wdarłyście się na moją ziemię. Ach, hrabia Arkas! Przestań, Kyle, też chcemy się pobawić. Nie ma mowy, powozownia to nasze terytorium. My decydujemy, kto może, a kto nie może tu przebywać. A jak dam wam pobawić się, panną Łucją? Możemy jej urwać głowę i powykręcać ręce i nogi? Chodź, Lizo, jesteście wstrętni. Nie chcę mieć nic wspólnego z tymi dzikusami. Z naszej ziemi. Zły pies! Ach, Lizus, zły pies, oddaj mój miecz! Dobry piesek. 40 pak gwoździ? Nie, 50. Konrad, Kaj! Pomóż Sisi, bliźniaki są! Chłopcy, bądźcie cicho, nie teraz! Będziemy też potrzebowali wapna. Jak dobrze pójdzie, powinniśmy skończyć do zimy. Nie będzie łatwo. Poprośmy o pomoc ludzi z wioski. Doskonały pomysł, Sisi. Jeśli wszyscy przyjdą, ściany można postawić w jeden dzień. My wejdziemy na górę i położymy tak, na sam szczyt. Jeżeli zaczniemy jutro, to skończymy w dwa machnięcia owczym ogonem. Jutro? Tak szybko nie zdążysz zwołać ludzi, ani zgromadzić wszystkich potrzebnych rzeczy. Damy radę. Ja wezwę stolarzy, a Sisi uprzedzi mieszkańców wioski. Możesz na mnie liczyć, papo. Max, Sisi jest za młoda, by jechać sama. Wcale nie. Jestem prawie dorosła. A poza tym na koniu papy będę z powrotem przed nadejściem nocy. Ludwiko, możemy jej zaufać. Nie wiem.
No dobrze. Och, dzięki, mamo. Ale na razie musimy znaleźć miejsce do spania dla pani Browner i dzieci. Nie mogą tu zostać, jest ich za dużo. I same dziewczyny. Chłopcy, gdzie wasze maniery? A ja mam pomysł. Jest takie miejsce, które leży na uboczu, ale nie za daleko. Miejsce, którego nikt nie używa. Gdzie nikt nie chodzi, no chyba żeby się pobawić, ale to się przecież nie liczy. Już wiem! Powozownia. Och. Jasne jak słońce. Nie, tylko nie powozownia, mamo. Tak, to idealne miejsce. Masz rację, Tino, jak się posprząta, będzie w sam raz. Chodź, Lizusku, jedziesz ze mną do wsi. Och, piesku, czyż to nie piękny dzień? Co za okropny dzień. Nie znoszę tego upału. Ej, chcesz trochę? A? Co? Już jesteśmy? Teraz. Dobrze, panasz. Nareszcie uciekliśmy naszej eskorcie, Karolu. Jesteśmy wolni. Hans, to brzmi jakbyśmy byli złodziejami. Czasem żałuję, że nim nie jestem. To by było życie. Okradać bogatych i dawać biednym. Stój, mój dobry człowieku. Majątek albo życie. Gdyby nasza matka cię teraz usłyszała. Myślisz, że mój głos będzie słychać w Innsbrucku? Matko! Arcyksiężno! Zofio! Wasza książęca wysokość! Mamo! Uspokój się, bądź cicho! Zapomniałeś, że jesteśmy w Bawarii. Masz rację. Gdyby Bawarczycy odkryli, że wnukowie cesarza Austrii błąkają się po lesie bez eskorty, obcięliby nam uszy. Daj spokój, Karolu. Nie bądź taki zmartwiony. Za godzinę wrócimy do naszej straży. Godzina wolności, czy to aż tak wiele? Matka czeka na nas w Innsbrucku, a wiesz jaka ona jest. Najpierw się zmartwi, a potem postawi na nogi cały kraj. Zaalarmuje Bawarię. Aż dojdzie do tego, że cała Europa będzie nas szukać. Karolu, tylko jedna godzina. Dobrze, godzina, ale ani minuty więcej. Cii. Słyszysz? Co? Chodź za mną. Wspaniałe. Franciszku, co robisz? Chcę popływać. Idziesz? Chłopciu, cicho. Zobaczą nas. Karolu, chodź! Franc, przestań. Oszalałeś? No, skaczesz czy tchórzysz? Franz! Jedźmy już, Franz! Robi się późno! Obiecałam wrócić przed nocą. Księżniczka? Co też się tutaj sprowadza? Witam, panie Miller. Ojciec prosi wszystkich mieszkańców wioski o pomoc. Budujemy nowy dom dla Braunerów. Książę Max mu nie potrzebuje? Kiedy mój synek był chory, książę przysłał nam doktora. Odwdzięczę się, panienko Elżbieto. Ach, proszę, panie Miller, przyjaciele mówią do mnie Sisi. Pewnie, że będę. Dla księcia wszystko. Och, Lizus.
dla nas zaszczyt. Powiem moim synom, jak tylko wrócą z pola. Będą na pewno i ja też przyjdę. Co? A czy nie jest pani za... za stara? Czy dlatego, że znałam twojego ojca, kiedy był mały chłopcem i bujałam go na kolanach? Mogę być jeszcze użyteczna. Ten dom będzie potrzebował firanek. Podoba mi się ten pomysł. Dom dla Brownerów. Możecie na mnie liczyć. A poza tym utrzemy nosa hrabiemu Arkasowi. Ale panienka Elżbieta nic mu nie powie, prawda? Co? Komu? Hrabiemu Arkasowi. Tak, tak, tak. Chodzi o to, że pełnię urząd burmistrza i mógłbym mieć poważne kłopoty. Panie burmistrzu, szybko! Co się stało? Wilki! Batacha wilków! Całe stado wygłodzone. Owce odłączyły się od stada. Poszedłem do lasu ich poszukać, a te bestie tam były. Okropne. Z pianą na pyskach. Ledwo uciekłem. Nie wiem, jakim cudem. Muszę natychmiast wracać do domu. Chwileczkę. Panienko Sisi, pojedziemy z tobą. Dziękuję, ale nie potrzebuję eskorty. Koń papy jest szybki i mam Lizusa do obrony. Panienko, przy sworze wygłodniałych wilków żaden koń nie jest dość szybki. A teraz odnajdziemy naszych żołnierzy. Chodź, ścigamy się! Nie do wiary. I to jest przyszły cesarz Austrii. Ja! Wieśniaku! Wstawaj natychmiast, leniwy ośle! Nie rozwalaj się tak na mojej ziemi! Coś mi się wydaje, że będziesz miał bardzo niemiłe przebudzenie. Karolu! Karol! Karolu! Boże, co ci się stało? Słyszysz mnie? Tak, jakoś udało się urządzić. Możecie tu mieszkać, aż wasz dom będzie gotowy. Jasne jak słońce. Chodź, zrobimy psiku zagrecie. Już ciemno. Sisi obiecała wrócić przed nocą. Pewnie zatrzymała się we wsi. Ja w każdym razie tak bym zrobiła. Zaczekaj, Greto. Pomożemy ci. Mamo! Słucham cię, Liza, kochanie. Może spać ze mną? Oczywiście. Dziękuję, mamusiu. Hej, Dina! Kyle, Konrad, zaraz się z wami rozprawię. Sisi, gdzie jesteś? Karol, ocknij się. Thank you.
Widzieliście to? Kto mógłby być o tej porze w lesie? Franz. Widziałam po południu w lesie dwóch nieznajomych. Może są w niebezpieczeństwie. Hrabia Arkas. Istotnie, burmistrzu. To ja. Czy spotkał pan w lesie dwóch młodzieńców? No proszę. Córka księcia. Nie, nie. Na nikogo się nie natknąłem. Ktokolwiek to jest, potrzebuje pomocy. Za mną! Niepotrzebnie tracicie czas. Uciekajmy, mogą wrócić. Mój brat jest ranny. Wsadźcie go na konia, jedziemy do Posenhofen. Gotowa, sen dobrze mu zrobi. Niech się pan zatroszczy o siebie, proszę ze mną. Ogromny wilk przygniódł go do ziemi. Wydawało się, że to koniec. I co? I co? Co? Co było potem? I wtedy wkroczyłem ja. Złapałem tę dziką bestię za skórę na karku i odrzuciłem w zarośla. Trzymając wysoko pochodnie, zrobiłem krok w kierunku rozwścieczonego zwierza, a on podwinął ogon i uciekł. Naprawdę szkoda, że tak nie było. No, ale przecież mogło być. No, może trochę przesadziłem, troszeczkę. A, jest nasz młody bohater. Właśnie opowiadałem, jak pozbyliśmy się wilków. Siadaj, młodzieńcze. Jedz i odzyskuj siły. Nie wiem, jak dziękować. Gdyby nie wy, brat i ja, bylibyśmy teraz martwi. No cóż, podziękowanie należy się panience Elżbiecie. To ona nalegała, żeby jak najszybciej wyruszyć. Dziękuję, Elżbieto. Przyjaciele mówią do mnie Sisi. Powiedz mi, chłopcze, co właściwie robiliście w lesie? My, to znaczy Karol i ja, studiujemy. Badamy zwyczaje ptaków w bawarskich lasach. Badacie w nocy? O, to znaczy chodzi o to, że... Tak czy inaczej, przyznaję, że to był doskonały pomysł, żeby dąć wróg. To nas zaalarmowało. Co takiego? Nie mieliśmy rogu. Naprawdę? Nie mieliście? To kto w takim razie trąbił? Nie mam pojęcia. Cóż, powiem ci jedno, młodzieńcze. Osoba, która to zrobiła, ocaliła wam życie. Tomek? Oddział, stać! Mam dość, jestem wykończony. A ja umieram z głodu. No, ja też już ledwie żyję. Milczeć, maruderzy! Nikt nie może nas zauważyć. Dlaczego, panie sierżancie? Bo to rozkaz! Z rozkazami się nie dyskutuje! Ostrzegam, jeśli usłyszę jeszcze jedno słowo. Dostaniecie służbę w kuchni przy obieraniu ziemniaków i czeka was areszt, jeśli nie znajdziecie następcy tronu. Kogo? Nie włóczylibyśmy się po lesie, gdyby on nie zasnął. Żołnierzu, dostajesz 3 dni ciężkich robót. Należy mu się. 5 dni dla ciebie. Proszę się nie martwić, sierżancie, znajdziemy ich. Nie mogli się przecież rozpłynąć w powietrzu. I 8 dni dla ciebie, żołnierzu. Nie chcę słyszeć kwękania. 8 dni dla was wszystkich. Oddział, naprzód marsz i kęba w kubeł. Jej. Ja będę spała po tej stronie, a ty po drugiej. I zapamiętaj, nie kręć się. Łucja ma bardzo lekki sen. Tina, czemu wtrącili tatę do więzienia? Nie myśl o tym. Więzienie jest dla złych ludzi. A twój tatuś jest dobrym człowiekiem. Tak powiedział mój tatuś.
więc niedługo będzie wolny. Jasne jak słońce. Jasne jak słońce. Ludwiko, śpiesz już? Ty też powinieneś. Ludwiko, czy sądzisz, czy myślisz, że Sisi... Co chcesz powiedzieć? Czy nasza Sisi jest na tyle dorosła, żeby interesować się chłopcami? Masz krótką pamięć, mężu. Byłam dokładnie w jej wieku, kiedy się w tobie zakochałam. Nie, to niemożliwe. Idź spać. Jutro czeka nas ciężki dzień. Wydaje się, że niedawno Sisi była taka jak Beta. Nie zauważamy, jak rosną nasze dzieci. Kiedy one dorastają? W nocy? Gdy ich nie widzimy? Wersja polska Masterfilm na zlecenie TVN. Dialogi i reżyseria Elżbieta Jerzewska. Dźwięk Elżbieta Mikuś. Montaż Jan Grabos. Kierownictwo produkcji Dorota Suskę-Bodek. Teksty piosenek Andrzej Brzeski. Opracowanie muzyczne Eugeniusz Majszak. Śpiewała Anna Ścigalska. Wystąpili Izabela Bukowska, Wojciech Paszkowski, Józef Nika, Włodzimierz Bernacki, Krzysztof Zakrzewski, Mirosława Krajewska, Agata Gawrońska, Piotr Adamczyk. Wydaj słońca złoty. Zanim na serca czuły głos, odpowie ci ktoś. Ojciec prosi wszystkich mieszkańców wioski o pomoc. Budujemy nowy dom dla Braunerów. Książę Max mu nie potrzebuje. Kiedy mój synek był chory, książę przysłał nam doktora. Odwdzięczę się, panienko Elżbieto. Ach, proszę, pani Miller, przyjaciele mówią do mnie Sisi. Pewnie, że będę. Dla księcia wszystko. No? Och, Lizus. To dla nas zaszczyt. Powiem moim synom, jak tylko wrócą z pola. Będą na pewno i ja też przyjdę. Co? A czy nie jest pani za... Za stara? Czy dlatego, że znałam twojego ojca, kiedy był mały chłopcem i bujałam go na kolanach? Mogę być jeszcze użyteczna. Ten dom będzie potrzebował firanek. Podoba mi się ten pomysł. Dom dla Braunerów. Możecie na mnie liczyć. A poza tym utrzemy nosa hrabiemu Arkasowi. Ale panienka Elżbieta nic mu nie powie, prawda? Co? Komu? Hrabiemu Arkasowi. Tak, tak, tak. Chodzi o to, że pełnię urząd burmistrza i mógłbym mieć poważne kłopoty. Panie burmistrzu, szybko! Co się stało? Wilki! Batacha wilków! Całe stado wygłodzone. Owce odłączyły się od stada. Poszedłem do lasu ich poszukać, a te bestie tam były. Okropne. Z pianą na pyskach. Ledwo uciekłem. Nie wiem, jakim cudem. Muszę natychmiast wracać do domu. Chwileczkę. Panienko Sisi, pojedziemy z tobą. Dziękuję, ale nie potrzebuję eskorty. Koń papy jest szybki i mam Lizusa do obrony. Panienko, przy sworze wygłodniałych wilków żaden koń nie jest dość szybki. A teraz odnajdziemy naszych żołnierzy. Chodź, ścigamy się! Nie do wiary. I to jest przyszły cesarz Austrii. Ja!
łąką. Ziemia jest tam czysta, a dobre plony. Max, to doskonały pomysł. Papo, jesteś geniuszem. O, jeśli zrobisz to jeszcze raz, to będę głuchym geniuszem. Chodź, Lizo, pomagajmy się. Wynoście się! Jestem straszny hrabia Arkas, a wy wdarłyście się na moją ziemię! O, hrabia Arkas! Przestań, Kyle! Też chcemy się pobawić! Nie ma mowy! Powozownia to nasze terytorium! My decydujemy, kto może, a kto nie może tu przebywać! A jak dam wam pobawić się panną Łucją? Możemy jej urwać głowę i powykręcać ręce i nogi? Chodź, Lizo! Jesteście wstrętni! Nie chcę mieć nic wspólnego z tymi dzikusami! Wynocha! Jazda z naszej ziemi! Zły pies! Ach, Lizus, zły pies! Oddaj mój miecz! Dobry piesek! 40 pak gwoździ? Nie, 50! Konrad! Bądźcie cicho, nie teraz. Będziemy też potrzebowali wapna. Jak dobrze pójdzie, powinniśmy skończyć do zimy. Nie będzie łatwo. Poprośmy o pomoc ludzi z wioski. Doskonały pomysł, Sisi. Jeśli wszyscy przyjdą, ściany można postawić w jeden dzień. My wejdziemy na górę i położymy tak, na sam szczyt. Jeżeli zaczniemy jutro, to skończymy w dwa machnięcia owczym ogonem. Jutro? Tak szybko nie zdążysz zwołać ludzi, ani zgromadzić wszystkich potrzebnych rzeczy. Damy radę. Ja wezwę stolarzy, a Sisi uprzedzi mieszkańców wioski. Możesz na mnie liczyć, papo. Max, Sisi jest za młoda, by jechać sama. Wcale nie. Jestem prawie dorosła. A poza tym na koniu papy będę z powrotem przed nadejściem nocy. Ludwiko, możemy jej zaufać. Nie wiem. No dobrze. Och, dzięki, mamo. Ale na razie musimy znaleźć miejsce do spania dla pani Browner i dzieci. Nie mogą tu zostać. Jest ich za dużo. I same dziewczyny. Chłopcy, gdzie wasze maniery? A ja mam pomysł. Jest takie miejsce, które leży na uboczu, ale nie za daleko. Miejsce, którego nikt nie używa. Gdzie nikt nie chodzi, no chyba żeby się pobawić, ale to się... Uciekajmy, mogą wrócić. Mój brat jest ranny. Wsadźcie go na konia, jedziemy do Posenhofen. Gotowa, sen dobrze mu zrobi. Niech się pan zatroszczy o siebie, proszę ze mną. Ogromny wilk przygniódł go do ziemi. Wydawało się, że to koniec. I co? I co? Co było potem? I wtedy wkroczyłem ja. Złapałem tę dziką bestię za skórę na karku i odrzuciłem w zarośla. Trzymając wysoko pochodnie, zrobiłem krok w kierunku rozwścieczonego zwierza, a on podwinął ogon i uciekł. Naprawdę szkoda, że tak nie było. No ale przecież mogło być. No, może trochę przesadziłem, troszeczkę. A, jest nasz młody bohater. Właśnie opowiadałem, jak pozbyliśmy się wilków. Siadaj, młodzieńcze. Jedz i odzyskuj siły. Nie wiem, jak dziękować. Gdyby nie wy, brat i ja, bylibyśmy teraz martwi. No cóż, podziękowanie należy się panience Elżbiecie. To ona nalegała, żeby jak najszybciej wyruszyć. Dziękuję, Elżbieto. Przyjaciele mówią do mnie Sisi. Powiedz mi, chłopcze, co właściwie robiliście w lesie? My, to znaczy Karol i ja, studiujemy. Badamy zwyczaje ptaków w bawarskich lasach. Badacie w nocy? O, to znaczy chodzi o to, że... Tak czy inaczej, przyznaję, że to był doskonały pomysł, żeby dąć wróg. To nas zaalarmowało. Co takiego? Nie mieliśmy rogu. Naprawdę? Nie mieliście? To kto w takim razie trąbił? Nie mam pojęcia. Cóż, powiem ci jedno, młodzieńcze. Osoba, która to zrobiła, ocaliła wam życie. Tomek?
oddział. Stać? Mam dość. Jestem wykończony. A ja umieram z głodu. No, ja też już ledwie żyję. Milczeć, maruderzy! Nikt nie może nas zauważyć. Dlaczego, panie sierżancie? Bo to rozkaz. Z rozkazami się nie dyskutuje. Ostrzegam, jeśli usłyszę jeszcze jedno słowo. Dostaniecie służbę w kuchni przy obieraniu ziemniaków i czeka was areszt, jeśli nie znajdziecie następcy tronu. Kogo? Nie włóczylibyśmy się po lesie, gdyby on nie zasnął. Żołnierzu, dostajesz 3 dni ciężkich robót. Należy mu się. 5 dni dla ciebie! Proszę się nie martwić, sierżancie, znajdziemy ich. Nie mogli się przecież rozpłynąć w powietrzu. Które leży na uboczu, ale nie za daleko. Miejsce, którego nikt nie używa. Gdzie nikt nie chodzi, no chyba żeby się pobawić, ale to się przecież nie liczy. Już wiem! Powozownia! Ach! Jasne jak słońce! Nie, tylko nie powozownia, mamo! Tak, to idealne miejsce. Masz rację, Tino. Jak się posprząta, będzie w sam raz. Chodź, Lizusku, jedziesz ze mną do wsi. Och, piesku, czyż to nie piękny dzień? Co za okropny dzień. Nie zniosę tego upału. Ej, chcesz trochę? A? Co? Już jesteśmy? Teraz. Dobrze, panasz. Nareszcie uciekliśmy naszej eskorcie, Karolu. Jesteśmy wolni! Hans, to brzmi jakbyśmy byli złodziejami. Czasem żałuję, że nim nie jestem. To by było życie. Okradać bogatych i dawać biednym. Stój, mój dobry człowieku! Majątek albo życie! Gdyby nasza matka cię teraz usłyszała... Myślisz, że mój głos będzie słychać w Innsbrucku? Matko! Arcyksiężno! Zofio! Wasza książęca wysokość! Mamo! Uspokój się, bądź cicho! Zapomniałeś, że jesteśmy w Bawarii? Masz rację. Gdyby Bawarczycy odkryli, że wnukowie cesarza Austrii błąkają się po lesie bez eskorty, obcięliby nam uszy. Daj spokój, Karolu. Nie bądź taki zmartwiony. Za godzinę wrócimy do naszej straży. Godzina wolności, czy to aż tak wiele? Matka czeka na nas w Innsbrucku, a wiesz jaka ona jest. Najpierw się zmartwi, a potem postawi na nogi cały kraj. Zaalarmuje Bawarię. Aż dojdzie do tego, że cała Europa będzie nas szukać. Karolu, tylko jedna godzina. Dobrze, godzina, ale ani minuty więcej. Słyszysz? Co? Chodź za mną. Wspaniałe. Franciszku, co robisz? Chcę popływać. Idziesz? Niespodzianka! Papo? No, co o tym sądzicie? Och, papo, jesteś prawdziwym artystą. To dom, który zamierzam wybudować Braunerom. Pani Brauner, tu jest wejście. Tutaj duża izba, większa niż w pani starym domu. A jaka przestronna kuchnia, prawda? Och, książę, to zbyt wiele, zbyt wiele. Będziemy budowali za łąką. Ziemia jest tam czysta, a dobre plony. Max, to doskonały pomysł. Papo, jesteś geniuszem. Jeśli zrobisz to jeszcze raz, to będę głuchym geniuszem. Chodź, Lizo, pobawajmy się. Wynoście się! Jestem straszny hrabia Arkas, a wy wdarłyście się na moją ziemię! O, hrabia Arkas! Przestań
Kyle, też chcemy się pobawić. Nie ma mowy. Powozownia to nasze terytorium. My decydujemy, kto może, a kto nie może tu przebywać. A jak dam wam pobawić się panną Łucją? Możemy jej urwać głowę i powykręcać ręce i nogi? Chodź, Lizo, jesteście wstrętni. Nie chcę mieć nic wspólnego z tymi dzikusami. Wynocha! Jazda z naszej ziemi! Zły pies! Ach, Lizus, zły pies, oddaj mój miecz! Dobry piesek! 40 pak gwoździ? Nie, 50. Konrad, Kyle! Pomóż Sisi, bliźniaki są! Chłopcy, bądźcie cicho, nie teraz! Będziemy też potrzebowali wapna. Jak dobrze pójdzie, powinniśmy skończyć do zimy. Nie będzie łatwo. Poprośmy o pomoc ludzi z wioski. Doskonały pomysł, Sisi. Jeśli wszyscy przyjdą, ściany można postawić w jeden dzień. My wejdziemy na górę i położymy tak, na sam szczyt. Jeżeli zaczniemy jutro, to skończymy w dwa machnięcia owczym ogonem. Jutro? Tak szybko nie zdążysz zwołać ludzi, ani zgromadzić wszystkich potrzebnych rzeczy. Damy radę. Ja wezwę stolarzy, a Sisi uprzedzi mieszkańców wioski. Możesz na mnie liczyć, papo. Max, Sisi jest za młoda, by jechać sama. Wcale nie. Jestem prawie dorosła. A poza tym na koniu papy będę z powrotem przed nadejściem nocy.